still blink in the sunset. You know I never wanna make you upset. Now did I become so obsessed? Witam moi mili, witam was w kolejnym poradniku na kanale. Ja nazywam się Kapitan Zgredek, witam was na moim pokładzie. Krótki, szybki poradnik. Poradnik związany z poprzednim, czyli jak zainstalować Windows 10. Poradnik, który pokaże wam jak wyciągnąć klucz z systemu, jak nigdzie go nie macie, czyli na przykład jeżeli macie laptopa, nie macie nigdzie naklejki z kluczem. Klucz jest zapisany w BIOSie i przy instalacji, tak jak w poprzednim poradniku, nie musicie nic podawać, klucz sam zostaje wczytany. Czasami tak bywa, czasami bywa tak także na komputerach stacjonarnych, ale na przykład jakbym się, załóżmy, zdrapała naklejka. Albo na przykład kupiliście komputer z systemem, ale bez płytki, czyli po prostu zainstalowany jednorazowo system jest i jak wam siądzie, to zostajecie bez CD-keya i tak dalej. Dlatego warto sobie wcześniej takiego CD-keya po prostu spisać i przy instalacji Windowsa będziecie mieli po prostu inteligentnego, chciałam powiedzieć, będziecie mieli legalnego Windowsa. Także moi mili, musimy sobie wejść oczywiście tutaj w przeglądarkę i teraz tak. Pierwszym produktem będzie, ja pokażę wam takich cztery produkty, żebyście zobaczyli, że to działa. To jest, wpisujecie sobie Windows 10 Product K2 i wchodzicie sobie w TechSpota, może być, klikacie Download Now. No i co? Czekacie, aż włączy wam się pobieranie, albo klikacie Click Here. I zapisujemy sobie na pulpicie. Drugim produktem jest Showcase Plus i go możecie, moi mili, uzyskać na przykład ze sklepu Windowsa. Stay in Polska sobie zaznaczamy. No i na przykład możemy klikać pobierz. Klikamy zezwól. Otwórz sklep. Oczywiście będę musiał tutaj wszystko zamaskować, bo mojego CD-ka ja wam nie oddam. Klikamy sobie zainstaluj, niech się instaluje. Trzecim programem, moi mili, jest Magical Jelly Bean Keyfinder. I to klikacie sobie pierwszy link, to jest oficjalna zresztą strona i klikacie sobie za free. Klikacie zapisz i się pobiera plik. Czwartym, ostatnim programem, moi mili, jest Wolf. Klikacie sobie get latest build here, sobie klikacie zapisz. Po moi mili pobraniu wszystkiego otwieramy sobie pliki. Teraz tak. Pierw to już jest zainstalowane, bo to ze sklepu Play, więc, znaczy ze sklepu Windowsa, więc sobie zamknijmy. Zamknij, tak. I teraz tak, OMK to jest pierwszy program, czyli ten show. OM, klikamy sobie moje mili, klikamy sobie mili na drugi program. Drugi program już musimy zainstalować, jak widzicie. Instalujecie sobie gdziekolwiek chcecie, instalujecie, odpalacie. Chcemy odpalić, moi mili. Odpalamy sobie drugi program. Wolfa sobie, moi, wypakujemy. Sobie Wolfa instalujecie. A nawet jak widać, nie musimy go, moi mili, odpalać. No. Klikamy sobie w hardware, software. Proszę bardzo. Show hide CDK mamy. Teraz odpalamy sobie ostatni, moi mini, plik ze sklepu. Czyli uruchom. I teraz, moi mili, jak widzicie, Windows ten Product K2. Mamy pokazanego legalnego swojego, jakiego macie zainstalowanego Windowsa, jego oryginalny klucz. W Wolfie przy zakładce Software, jak klikniecie Show Hide CDK, macie to samo zrobione oczywiście. To samo w Showcase Plus macie zrobionego pokazanego CDK'a, znaczy CDK'a, Windowska. I to samo, moi mili, mamy w Magical Jelly Bean Keyfinder. Ja wam to zabluruję, aczkolwiek początki, czy pierwszy raz, dwa, trzy, cztery, pięć liter wam zostawię, żebyście widzieli, że ten klucz faktycznie zaczyna się tak samo. I tak jak widzicie,
Wszędzie jest to samo, tu jest to samo, tu jest to samo, tu jest to samo. No i tyle. Ja, moi mili, żegnać się będę z wami na ten moment. Chciałam wam tylko i wyłącznie szybko pokazać, jak sobie po prostu pobrać klucz swojego Windowsa. W razie na przykład, gdy zepsuje wam się Windows na komputerze stacjonarnym, macie nawet płytki, to tak nie musicie wydawać 50 zeta za reinstalację Windowsa, tylko idziecie do kumpla, instalujecie Windowsa sobie na płytce, albo zróbcie to wcześniej, potem przy instalacji wpisujecie ten oto kod i macie swojego oryginalnego Windowsa, moi mili. Jeżeli wam krótki poradnik się podobał, jeżeli uważacie, że jest przydatny, kliknijcie łapę górę, klikajcie w subskrypcję, wbijajcie na fanpage. Ja się z wami na ten moment żegnam, do zobaczenia, yo, cześć, pa!